Beata Kawka, znana aktorka, producentka, właścicielka firmy dubbingowej i była kierownik artystyczna Teatru Miejskiego w Lesznie, była gościem leszczyńskiego oddziału Związku Sybiraków. Podczas zebrania członkiń opowiadała o swojej aktorskiej karierze, o miłości do adoptowanych zwierząt, których zawsze ma pełen dom i o początkach Teatru w Lesznie. Aktorka interesowała się także losami leszczyńskich sybiraczek, a na pamiątkę spotkania otrzymała książkę Ocalić od zapomnienia, wspomnienia ze słańców Sybiru, które wydał Urząd Miasta Leszna.